Cześć, tu Magda, dzisiaj ze mną Melka i Hania. Cześć! Pokażemy Wam specyficzny odcinek, w którym się strasznie nabijamy. Oczywiście są to sytuacje zmyślone i nieprawdziwe i nie róbcie tak, bo możecie komuś zrobić przykrość. Na przykład, nie można się śmiać siostry i jej dokuczać, bo jak się śmiejecie z siostry, to tak jakbyście się sami z siebie śmiali, bo to wasza rodzina. Jeżeli ona jest śmieszna, to wy też jesteście śmieszni. I nie wolno się śmiać z nauczycieli, no bo zawsze to wyjdzie. A poza tym to są fajni ludzie, którzy uczą mądrych rzeczy. I nie muszą wcale wyglądać ładnie. Tak, każdy z nas ma jakieś wady i nie trzeba się tym przejmować. Ważne, żeby być fajnym człowiekiem. A ty chcesz coś powiedzieć? Tak, broń Boże, nie pokazywać prywatnych zdjęć. Tak, nie obśmiewamy, nie zdradzamy tajemnic i pseudonim, którego używamy w filmie na Amelkę, Hania mówi tak do Amelki, to nie jest prawdziwa jej ksywka, bo ksywka jej to... O, tak, żartowałam. No i oglądajcie. A tak naprawdę dziewczynki się bardzo kochają i wcale się nie kłócą. Nie łaskotało. Naprawdę się nie kłócicie? Tak. Oglądajcie. A, i ten nauczyciel to nie był prawdziwy nauczyciel. To byłeś ty. Oglądajcie. Dzień dobry wszystkim. Dzisiejszą lekcję matematyki zaczniemy od sprawdzenia, czego się nauczyliście. To może pierwsza odpowie Hania. Hania, na korytarzu znalazłam twoje brudne gacie. Przepraszam na chwilę, przepraszam. Idź stąd, ja to mam na wizji. Idź stąd. Masz. Idź stąd. I to są twoje gacie. Nie, bo ja nie mam takich obcisłych. Ty zawsze takie masz. Ale wstyd. Ale obciach nie zrobiłam. Zemszczę się. Ustawię dzwonek. Na taki. Idę. Wiesz co, Melka? Chyba zostawiłam u ciebie książkę. Wtedy ci pomagałam. Dobra, to szybko znajdź tą książkę i wyjdź. Chyba zostawiłam jednak w salonie. A kiedy masz lekcję? No, bo nie chcę ci przeszkadzać. Za 10 minut. No dobra, pierwszy etap z głowy. Mamo, czy mogę pożyczyć twój telefon, bo jak swój gdzieś zapodziałam i chciałabym zadzwonić, żeby go szybciej znaleźć. No jasne, proszę. Dzięki. Jestem gotowa, mam podręcznik, przepraszam za spóźnienie. Jest. Co to było? To nie ja, co to za dźwięk był? Amelko, znowu puściłeś bąka i śmierdzi na cały dom! Nieprawda! Przecież słyszałam nawet, jak wchodziłam na górę. O fu! Nie! To nieprawda! Nie, ty kłamiesz, to ty go puściłaś! Nawet nic nie czuję. A few moments later. Tak, to zdjęcie się nadaje na zemstę. No tak. Co nie robisz? Czekajcie chwilę. Wyjdź stąd, rozmawiam jeszcze z kolegami i koleżankami przed spotkaniem z nauczycielem. A pokazywałaś im zdjęcie, jak byłaś mała na nocniczku? Patrzcie! Nie! Świnia! Zemsta będzie słodka! Czy
45, tak. Dobrze. Bąbelku, mama cię woła na dół. No chodź, bąbelku. Miałaś tak do mnie nie mówić przy ludziach, tylko mama może i mama też się stara mówić nie przy ludziach. Idź sobie. Nie denerwuj się, bąbelku. Na pewno już zadbałam o to, żeby wszyscy w klasie dowiedzieli się, jaką masz ksywkę. To papa, bąbelku. 2 hours later. Cześć wszystkim, to ja, siostra Hani, Amelka. Wiecie co? Bo Hania od 10 minut jest już w łazience. I czekajcie. Jakie stamtąd odgłosy idą? Uj, Jezu, jaki zapach, co ty jadłaś? Co ty robisz? Idź stąd, wynocha! Nie, nie. Amelka! 1 hour later. Amelciuś, znowu posusiałaś swój kocyk. Co? No mama już nie może go tak ciągle prać. O, jest twoja klasa, cześć! Naprawdę, mama teraz ci kazała sama wyprać ten kocyk. To już jest kolejny raz, kiedy go zasusiałaś. Nie, ja go nie zsusiałam! Uważaj, no trzymaj. On jest suchy. Nie jest suchy. Masz, no naprawdę. To pa, klasa Amelki. What? To jest cały suchy. Nie wiem, chyba to się nie odbiło. I zemsta jest słodka. To co robimy, bo mi się nudzi. Wiesz co, ja zaraz będę miała rozmowę wideo, ale no porobimy coś po. O, już dzwoni. Idź stąd. Dzień dobry. To ta gruba Maryśka? O hej, Hania dużo o tobie gada. Nie, wcale nie jesteś taka gruba. To cześć, to pa. Fajnie było cię poznać. Stąd. Amelka! Ona to wszystko słyszała, uduszę cię. Że zemsta będzie bolesna. Co ty tu robisz? O, jesteś na moczeniu. Dzień dobry. Masz taką szczoteczkę. Dzisiaj nie umyłaś zębów. Tydzień temu też była sucha. O, wiesz co? Twoja klasa pewnie też potwierdza. Nie umyłaś zębów chyba w początku pandemii. Ale ci śmierdzi z buzi. Fuj, weź tą szczoteczkę. Ble. I to po zjedzeniu słodyczy na noc, rano. Proszę kończyć. A few moments later. Amelka, co ty robisz na moim spotkaniu z nauczycielem? Chcę zobaczyć twojego nauczyciela od fizyki. Skąd wzięłaś link? Od ciebie. Rozłącz się. Nie. O, czekaj, już jest. Rozłącz się! Dzień dobry, wszyscy już są. O, to ten pan, którego nazywacie dziadunio. A, i ten, co ma brudne ciuchy? Rozłącz się! Dzień dobry, jestem Amelka, siostra Hani. Właśnie Hania tak mi mówiła. Dziadunio. No tak nazywa moja siostra pana. Amelka! Amelka, rozłącz się! No to? Amelka, on mi teraz nie da żyć, ale jesteś wieprz. Ale ja mówiłam szczerą prawdę i ty jesteś wieprz.